zaznacz rozwiązanie nierówności y większe od 5 na osi liczbowej i w układzie współrzędnych na płaszczyźnie. Zacznijmy może od osi liczbowej, czyli musimy narysować naszą oś. No, ona się nazywa y tutaj. Zaznaczamy 0, 1, 2, 3, 4, 5. W tą stronę jest minus 1, minus 2. No i co? I gdzie leżą punkty y większe od 5? No, na prawo od 5. No, czyli to są wszystkie punkty tu i samo 5 nie spełnia tej nierówności, co zaznaczamy biorąc 5 w takie nieduże otwarte kółeczko i powiedzmy w ten sposób możemy to zaznaczyć. Wszystkie punkty na tej prostej na prawo od 5 i bez 5, co zaznaczamy tym otwartym kółeczkiem. Dobrze, teraz w układzie współrzędnych. No, w układzie współrzędnych to są wszystkie punkty, których druga współrzędna jest większa od 5. No a na pierwszą współrzędną nie mamy żadnego warunku, czyli x jest dowolne, y musi być większe od 5. No, gdzie są punkty, gdzie y jest równe 5? No to jest taka prosta pozioma, y równe 5. Teraz znowuż, ponieważ nierówność jest ostra, czyli punkty na prostej y równe 5 nie spełniają naszego warunku, co zaznaczamy rysując tą prostą y równe 5 linią przerywaną. I to są wszystkie punkty ponad tą prostą, co zaznaczamy cieniując powiedzmy ten obszar ponad prostą y równe 5. I znowuż, ponieważ punkty na prostej nie spełniają naszej nierówności, to tę prostą rysujemy linią przerywaną.